Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dresty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, 11 już, zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że będziemy tutaj szli do tej karczmy, mamy arenę do zrobienia. Tutaj jeszcze może pogadamy sobie z tym orkiem, który tutaj stacjonuje, on jest oczywiście kowalem. Jeśli chcesz kupować ode mnie broń lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za to zapłacić, Mora. No rozumiem, na razie nie potrzebuję chyba tego. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Ty mnie możesz tego wszystkiego nauczyć. Chwilowo chyba też nie potrzebuję wydawać punktów nauki. Mieliśmy sobie dawać w siłę, żeby ulepszyć tutaj walkę. Ewentualnie w duży oręż tutaj dać, tylko że duży oręż chyba ode mnie wymaga 20 punktów. No. Nie. To myślę, że się możemy nauczyć. Tak mi się wydaje. Pokaż mi, jak posługiwać się toporem bojowym. Chwyć topór pewnie obiema rękami i upewnij się, że stoisz stabilnie. Kilka mocnych ciosów w korpus powinno powalić każdego przeciwnika. No i świetnie. No to teraz jak to wygląda? Mamy 4 punkty nauki, tutaj nie będę tego raczej rozwijać, bo w łuki iść nie będziemy. Zabójca orków, no to tutaj duży oręż wymaga, czyli to będzie chyba kolejna rzecz, w którą zainwestujemy w najbliższym czasie. Już tutaj te toporki możemy pomału inwestować. Siła łowieckie. Tutaj jest chyba już wszystko tak, jak być powinno. W kowalstwo ewentualnie możemy też dać, żeby kuć własne bronie, chociaż jeszcze nie zdobywamy za dużo tych wszystkich przepisów. Tutaj ze Sanfordem już nic nie ogarniemy chwilowo. Myślę, gdzie by iść. Możemy wykonać jedno zadanie, które jest tutaj właśnie w karczmie. Tu jest Basir i właśnie do niego chciałam przyjść. Ale jest też karczmarz i z nim możemy chwilę pogadać. Wyglądasz mi na spragnionego. Macie tu coś poza wódą? Zależy, czego ci trzeba. Każda informacja to 5 złotych monet. Możemy też po prostu pohandlować. Czego sobie życzysz? Dobra, najpierw odhaczmy to. Daj mi coś do picia. Jasne. To niewiele daje, ale nie będziemy mieli zalegającej opcji. Pokaż mi swoje towary. Masz kilof, masz wytrychy. Ja już się nauczyłam, że to trzeba brać, jak dają. Przy okazji to ci mogę oddać. Ten łuk mogłabym też sprzedać na spokojnie. Bo nie będę z niego w ogóle korzystać. Ja chyba teraz tą lepszą kuszę noszę w ogóle. Ale to też na razie zostawię. Topór bojowy w sumie też mogłabym sprzedać, bo nie będę go w ogóle używać. Ale to chwilowo jeszcze tak zostawimy. Opowiedz mi o tym mieście. Montera to miasto handlowe, okupowane rzecz jasna przez orków. Orkowie siedzą głównie w zamku. Dzielnicami zewnętrznymi Montery władają ich najemnicy. To dzielnica handlowa, ale nie spodziewaj się po niej zbyt wiele. Od kiedy orkowie rozpoczęli w całym mieście wykopki, przybywa tu bardzo mało kupców. O, widzę, że tych informacji jest dużo więcej. Opowiedz mi więcej o wykopaliskach. Orkowie wykopują wszystko, co się da, wszędzie, gdzie pozostały jakieś ruiny pradawnych. Kto wie, czego szukają. Dowiedziałem się, że podobne wykopaliska prowadzą w niemal każdym mieście. No, my już wiemy, że szukają dla Xardasa artefaktów Adanosa. Kto przewodzi tutejszym orkom? Niejaki Warek. Jeszcze nigdy go nie widziałem. Nie wystawił nosa poza wewnętrzny dziedziniec zamku. To ciekawe. Jak wam się układa z najemnikami? No cóż, jako tako. Oddziałowi przewodzi Marik. Jeśli jego chłopcy nabroją, Marik przywołuje ich do porządku. Znajdę tu jakąś pracę? Taki wojownik jak ty powinien przyłączyć się do najemników. To byłoby chyba dla ciebie najlepsze. No i dużo byś zarobił. Prawdziwymi grubymi rybami są tu oczywiście orkowie. No jednak robić z nimi interesy, musisz być przez nich tolerowany i mieć dostęp do zamku. No tak, no to już wszystko wiemy. Mamy kolejne miasto i kolejnego asasyna. Zapamiętajcie sobie bardzo dobrze Basira, bo on się nam później jeszcze przyda.
Oj, przyda się. Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać? A, i to nawet nie tylko, że później, ale i też teraz, bo dowiemy się bardzo ciekawej rzeczy. O co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkało. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta i zabrali mi cały towar. Gdzie dokładnie zastawili na ciebie zasadzkę? Jeśli opuścisz Monterę przez zachodnią bramę w stronę Trellis, zobaczysz tam moje stare towary. Zakładając, że buntownicy jeszcze wszystkiego nie rozkradli. A co tam miałeś? Kosztowności, rarytasy, dobra luksusowe, artefakty i biżuterię. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złotą szkatułkę, ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Dobra. Masz tą szkatułkę. Oto twoja złota szkatuła. Leżała na drodze na zachód razem z innymi twoimi towarami. Ty skurczy synu. To wspaniałe wieści. Hojnie cię za to wynagrodzę, mój blady przyjacielu. Gościu, ale ty jesteś bledszy ode mnie. Pokaż mi swoje towary. Nie żeby coś. No i dobra, i ty masz różnego typu przepisy, różne amulety, których nie mam zamiaru kupować. O mikstury mogłabym się trochę w sumie pokusić, ale chwilowo mam ich też jeszcze trochę. Fiolki na razie mi są niepotrzebne, tutaj pierścień do siły, ale to też jakoś tam, nie wiem, nic wielkiego. Ale o artefaktach może kontynuujmy gadkę, bo nas interesują pewne artefakty. Powiedz mi coś więcej o tych artefaktach. Wiem, czego szukają orkowie. Dlaczego przekopują całą krainę? Poszukują boskich artefaktów pradawnych, mój blady przyjacielu. I przysięgam ci, jeden z nich miałem w rękach, ale teraz przepadł i jest poza moim zasięgiem. Na zawsze. No właśnie, on boski artefakt miał. Jak udało ci się zdobyć boski artefakt? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Mój blady przyjacielu, podczas gdy inni umierają z pragnienia w piaskach pustyni, ja postanowiłem ruszyć głową. Albo inaczej, byłem szybszy od pozostałych. Ta, no tak na pewno. A to, że po prostu okradłeś świątynię jedną z trzech, które się znajdują na pustyni, to jest inna sprawa. Ale tego dowiemy się na późniejszym etapie gry. Kto ma teraz boski artefakt? Ty mnie w ogóle słuchasz? Okradli mnie buntownicy. Jeśli ktokolwiek to wie, to tylko ci przeklęci royaliści. No tak, to prawda. Dlatego będziemy musieli się udać do Okary. Co wiesz o boskich artefaktach? Poza tym, że orkowie szukają ich jak szaleni? Na wolnym rynku mają niewyobrażalną wartość. Już samo to wystarczy. No, tego też się dowiemy później, bo jak będziemy chcieli jeden artefakt odkupić, no to będzie nas to kosztowało 50 tysięcy albo rewolucję w mieście. Także no, cóż, no tak, 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 tak. Tu jest drugi asasyn, któremu też bardzo chętnie pomogę, bo oni przynajmniej nie robią nikomu krzywdy. Ja tylko jestem bardzo zdziwiona, że ja nie dostałam reputacji u asasynów, jak pomogłam temu jednemu asasynowi w Cape Dan z tymi ziołami. Bo ten Gamal, to wiem, bo nie chciałam po prostu polować na ludzi. Ale coś się chyba zbagowało wtedy. Witaj, obcy. Co cię do mnie sprowadza? Kim jesteś? Nazywam się Sobota. Powierzono mi zaszczytne zadanie zapewnienia w tym mieście ciągłej obecności niewolników. Potrzebujesz pomocy? Komuś takiemu jak ja zawsze potrzebna jest pomoc. Wszyscy dobrzy wojownicy są sługusami Marika. Żaden nie odważy się wykazać choć odrobiną inicjatywy. A co z tobą, przybyszu? Chyba nie przyjaźnicie się z Marikiem, co? To prawda. Dopóki jednak najemników jest w mieście więcej od nas, trzeba się pogodzić z ich obecnością lub zginąć. Czego ci potrzeba? Mimo niezwykle starannego dozoru,
uciekło mi dwóch niewolników. Chciałbym ich odzyskać. Zakładam, że nie będzie to żaden problem dla takiego silnego wojownika jak ty. Jakbyśmy mieli dość problemów. Opowiedz mi jeszcze o zaginionych niewolnikach. Jeden z nich pracuje teraz dla orkowego kowala Toreka. Marik przydzielił go tłustemu orkowi do sprzątania. To jednak moja własność i chcę go z powrotem. Potrzebujesz silnego wojownika, aby sprowadzić tu wymizerowanego niewolnika? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Marik zabrał mi niewolnika i dał go jednemu ze swoich. Wiedziałem, że jest w tym jakiś haczyk. Koleś, który ma teraz mojego niewolnika, nazywa się Dan i jest gladiatorem na arenie. Rozumiem. Dobra, no to mamy zadanko dla soboty, nie ma sprawy. Akurat i tak planowałam iść na arenę, no a Toreka już widzieliśmy tutaj niżej. Tylko trzeba to jakoś fajnie, polubownie rozwiązać i to może być kłopot. I to duży. Przepraszam, przeszkadzam panom. Niewolnik Toreka. Ja bym chciała, bo tu chyba powinna leżeć paczka z bronią. Nie ma tu paczek z bronią? To co mi się wydawało, że są? Oczywiście, że są. Tylko F5, przepraszam, zrobimy, bo nie chcę przypału żadnego. Paczka z bronią i paczka z bronią. Dziękuję bardzo. Znów pracujesz dla soboty. I dobrze. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No, tylko teraz musimy jeszcze coś z Torekiem zrobić. Stać! Natychmiast się zatrzymaj! Co ty sobie wyobrażasz? Nie będę. Tak po prostu odchodzisz sobie z moim niewolnikiem? No i teraz pytanie, czy robimy to... Mieliśmy się orkom przypodobać, a nie robić sobie problemy, ale z drugiej... On chyba będzie chciał tysiaka za niego. Wezmę, co będę chciał. To się jeszcze okaże. Zabiję cię! Zamknij. Dobra, no to spróbuj, wiesz co, bo... Mi się wydaje, że nie masz szans raczej. Chodź, chodź, chodź. Idziesz ze mną? Co ty robisz? No chodź. Hello. Dzień dobry, witam. Dobra, no to idziemy zwrócić jednego niewolnika. Tu na wykopaliskach w tej świątyni już też byliśmy. Witaj, sobota. Niewolnik Toreka znowu pracuje dla ciebie. Doskonale, przybyszu. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Natychmiast otrzymasz nagrodę. 1000 sztuk złota, no, czyli bym straciła i zyskała. Najpierw mała przerwa. A tak to tylko zyskałam i nic nie straciłam. Tutaj na razie nie wejdziemy, bo nie mamy reputacji odpowiedniej w monterze. A, to są udane, dobra. Sobota chce z powrotem niewolnika Dana. No, my i tak idziemy już na arenę, bo nie zostało nam nic już tutaj do zrobienia, jeżeli chodzi o takie zadania dla najemników w sumie. Kogo my tu mamy? Wiem, człowieku, wiem. Hej, frajerze! Zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynagrodzenie. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Może lepiej nie zwalaj tego. Dobra, no, zapłacimy. Oto opłata za wstęp. Świetnie! Witamy na arenie Montery! Nagle się miły zrobiłeś. Wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzisz? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. No to nie będzie problem. Chcę z tobą walczyć. Dzieciaku, jestem tu mistrzem. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Wejdę na arenę, jeśli nikt inny nie będzie chciał z tobą walczyć. Dobra, dziękuję. No to Ugo. Głupio? Co masz na myśli? Wyglądasz dość głupio. Latasz tu jak kura bez głowy, pleciesz 3x3. Szukasz czego wiedzieć? Szukam nauczyciela. Nauczysz mnie czegoś? Chyba tak.
Mogę ci pokazać, jak sięgać do cudzych kieszeni i tak dalej. Najpierw jednak musisz sobie na to zasłużyć. Będę cię nauczać, jeśli pokonasz mnie w walce. Walczy ze mną na arenie. Dobra, lepiej, żebym ruszał swe zmęczone kości, co? No, tak myślę, tylko co ty robisz, powiedz mi? Nie wiem, co on robi. Może o Marika się będziemy pytać później, a nie tak, wiecie... Ja już zapomniałam, że tutaj ta arena jest jedną z prostszych, bo po prostu go wciśniemy w boczek i jest po nim. Wiecie, no, tak się da, nie? No i do widzenia. Miecz tarcza czaszki. Ugo miał w sobie parę rzeczy. Te mieczyki też możemy pozbierać, nikt się nie obrazi, a ja będę miała przynajmniej trochę więcej pieniędzy. To co, zrobimy chyba jakiegoś F5. Jeszcze to zbiorę. Poczekamy, aż Ugo wstanie. Moja głowa. Brakuje ci czegoś? Może godności? Stosujesz ciekawy styl walki, obcy. Tak czy siak. Udało ci się mnie pokonać. Nieistotne. Teraz pokażę ci wszystko, co potrafi robić złodziej. Dobra. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Targowanie się, no... Nie wiem, czy mi to będzie jakoś bardzo potrzebne. W sumie by się przydało. Nie jesteś na... 16 punktów złodziejskich. Myślę, że możemy w to dać w najbliższym czasie. Myślę, czy inwestować w kradzież kieszonkową. Chyba niekoniecznie, ale możecie mi dać w komentarzach, czy byście chcieli, żebyśmy w to zainwestowali, bo raczej na brak punktów nie będziemy narzekać. Lubisz swojego szefa? Ta, Maryk jest dobry. Najemnicy nie mają takiej swobody w żadnej innej części krain centralnych. No i dobra, mamy przy okazji nowe info. Kolejna rzecz, którą będziemy tutaj może chcieli. Aż co to tam na końcu? Z kim jeszcze mogę walczyć? Tylko tego nam trzeba. Fedor tutaj jest na przykład i Gus. Aha, chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Nie chcę tego słyszeć. Zmierzmy się na arenie, ufonie. Zobaczmy, co potrafisz. Dobra, no, ja się, że tak powiem, nie boję. Ty walczysz bronią dwuręczną chyba. Chodź tu! Nie, to jest jako jednoręczna broń. Tak mi się wydawało, ale tak jakoś dziwnie to wyglądało. To jest miecz półtora ręczny. Chyba. Dobra, no. Myślę, że po arenie już będziemy mogli na spokojnie wejść tutaj do orków. Za Ashtona chyba jest bardzo dużo na pokonanie. Troszeczkę żałuję, że faktycznie z tym Kelvinem nie powiedziałam mu o tej jednej rzeczy. Kiedy ja wbiłam nowy poziom? Bo jakoś przed chwilą. Ciebie to nie obchodzi. Następnym razem będzie moja kolej. Wszystko w jednym kawałku? Na niebiosa. Masz krzepę, bracie. Oto twoja nagroda. Dziękuję. Co myślisz o Mariku? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. Dobra, dziękuję też tobie za informację. Kolejna osoba to jest Fedor, który tutaj był i już go tutaj nie ma. Hello, co jest? O, świeże mięsko. Tak mówisz? Co dostanę, jeśli cię pokonam? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. No to chyba chcesz się wyprztykać ze złota. Walczy ze mną. Dobrze. Do zobaczenia na arenie. Lepiej nie zwalaj tego na... No i bardzo dobrze, no świetnie. No to pokaż, na co cię stać. Dobra, bo ty to jesteś w ogóle... Wiecie, ja nawet nie muszę taktyk robić na nich, bo to nie jest arena w... Capedan, gdzie nie ma po prostu... niczego. Przepraszam. Nie ma tu nic więcej. O Boże, dobra. W ogóle ten miecz półtora ręczny, to można właśnie sprzedać za grube hajsiwo. No. Fedor, dawaj. Dobrze. Nieźle.
Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Dziękuję serdecznie. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. Ot co? Mhm. Ale ty masz chyba takie pojęcie i mniemanie o każdej osobie. Wyglądasz mi na kogoś, kto dostał niejedno lanie. To twój niewolnik? Tak, Marik mi go wcisnął. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym gościem. Weź go sobie, jeśli chcesz. Zapłacę nim za wstęp na arenę. No i dobra. Spotkajmy się na arenie. O niczym innym nie marzę. Mi się kojarzy, że w quest packu i content modzie tutaj Dan ma hełmik taki rogaty. I on fajnie wyglądał. Lepiej się nie wtedy. Właśnie miałam patrzeć, co ten niewolnik robi, a ten po prostu... Nie wiem, to wyglądało co najmniej dziwnie. Niemożliwe. Dobra, tarcza czaszki to też niezłe hajsiwo będzie z tego. Mikstura wytrzymałości. Już jesteśmy tutaj reputacją naprawdę fajnie zrobieni. I tak tego zadania, jak lojalni są wobec orków, ich najemnicy nie zrobimy do końca. Dobry jesteś, kolego, ale chyba nie aż tak dobry. Jak to? Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. Dobrze, to zaraz go pójdę oddać. Opowiedz mi o swoim szefie. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego, co widzę, ma wszystko pod kontrolą. No i dobra, no, jestem zadowolona w sumie. W sumie zanim go wezmę, to jeszcze z Ashtonem się pójdę zmierzyć od razu. Żeby zawczasu już było ogarnięte. Przygotuj się, wielki mistrzu. Zostaliśmy już tylko my dwaj. Naprawdę chcesz się zmierzyć ze mną? Więc bardzo proszę, doigrałeś się. To, że masz ciężki pancerz, to nie znaczy, że no. W ogóle powiem wam tak, mam pomysł, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co wy na to, żebym ja na przykład przed każdą walką na arenie włączała sobie alternatywne SI, bo wtedy jednak przeciwnicy troszeczkę bardziej lepiej myślą i będzie może ciekawiej. A nie, że my tak właśnie, wiecie, cały czas po prostu... Wiecie, bo to jest takie za proste. No właśnie, to jest takie trochę... Za banalna jest wtedy ta arena. Dobra, Ashton. Chociaż widzę, że i tak... Tego to ty w ogóle nie potrafisz obronić, mimo że jest alternatywny SI. Ale na pewno jest trochę ciekawiej, no. Wydaje mi się, że moglibyśmy tak po prostu, jak jest na przykład arena, to robić. Bo faktycznie, jeżeli chodzi o bicie mobów, to jest to problematyczna rzecz. Ale jeżeli chodzi o arenę, to możemy sobie tak troszeczkę utrudniać. Ewentualnie na przykład zmieniać też na poziom trudności większy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo to jest dla mnie bardzo taka rzecz istotna. Ale mnie boli łeb. No. I kto jest teraz mistrzem? Ty, draniu, połamałeś mi wszystkie kości. Przestań wreszcie płakać. Chcę moje złoto. Tak, tak. Oto twoje wpisowe. Chyba o czymś zapomniałeś. I moje 500 złotych monet. Zadowolony? Jak najbardziej. I jeszcze przy okazji pójdę cię okraść, bo wiem, że defraudujesz złoto. No niestety mogłam tego Kelvina poprosić o to, to byśmy dostali dodatkowe punkty doświadczenia. Ale no w tym wypadku mówi się trudno. Przynajmniej będziemy mieli z tego coś lepszego. Może w jakiś tam sposób. Złota lista Ashtona. Muszę pamiętać, żeby często przynosić złoto, albo jeszcze Marik coś wywęszy. Niestety
Nie możemy powiedzieć Marikowi o tym, kiedy nam o tym nie doniesie Kelvin. To jest dla mnie po prostu trochę głupie, bo... No po prostu głupie to jest. No ale to już bywa tak. Czasami. Panie niewolnik. Jeśli nie chcesz mieć do czynienia z moim panem, lepiej ze mną nie rozmawiaj. Nazywa się Dan. Jest gladiatorem. Lepiej uważaj. Teraz to ja jestem twoim panem. Znów pracujesz dla soboty. Skoro tak twierdzisz, to było takie łatwe. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Boże, jaki zadowolony. Mam nadzieję, że go nie zgubię. Nie chcę. Ashton aż wypadł z butów. Nikomu się to wcześniej nie udało. Dobra, dziękuję, że mnie zaczepiacie, panowie. Wiem, człowieku. Ale mój niewolnik tam coś robi dziwnego. Z tego co widzę, to nowy poziom też za chwilę, także to złodziejstwo może nawet rozwiniemy jeszcze dzisiaj. To targowanie się. Nie obraziłabym się w sumie, gdybyśmy to ogarnęli dzisiaj. Cześć, sobota. Niewolnik gladiatora Dana znowu należy do ciebie. Dobry jesteś. Zresztą nigdy w to nie wątpiłem. Oto twoja zapłata. Super. To tak, targowanie by się przydało. 50 punktów wymaga złodziejskich, czyli dajemy 16 i nauczymy się chyba za piątala. Lepiej odejdź. No to możemy tak zrobić w sumie. I tak już za długo z tym chyba zwlekałam. Mógłbym ci to powiedzieć. Znaczy za długo, no bez przesady też. Nie jesteś. 16 punktów. Dalej. Tak. Tak. Już być nie może. Nie jesteś na to. Jeszcze piątka. No i akurat. Naucz mnie czegoś o targowaniu się. Nie zgadzam się. Musisz zapłacić więcej. Słuchaj, zapłaciłem, więc mnie ucz. O, widzę, że już to umiesz. Gdy będziesz handlował, zauważysz, że dostajesz lepsze ceny. No i dobrze. Możecie mi dać znać, czy chcecie, żebym inwestowała w kradzież kieszonkową. Nie wiem, czy jest sens, ale może się to później przydać. Także możecie mi powiedzieć. Tutaj wiem, że obalenie, morderstwo to raczej... niewiele coś daje. W sumie. Może lepiej nie zwalaj tego na inny. Naprawdę? Przynajmniej ja zauważyłam, że to raczej egzaminu nie zdaje. Ale nie wiem, możecie mi dać znać, może, nie wiem, alternatywny balans to naprawia, albo patch najnowszy, bo ja jak grałam pierwszą serię z Gothica tutaj, która jest jeszcze na kanale, to było na patchu 1.7, także tam wiem, że to nie zdawało za bardzo egzaminu. Podobno pokonałeś Ashtona. Zdumiewające. Masz powody do dumy. Co do najemników? No i mamy trochę do powiedzenia. Fedor ma cię za słabe usza. Mówi, że bez trudu pokona cię na arenie. No tak. Tak właśnie podejrzewałem. Najwyższy czas znowu pokazać chłopakom z areny, kto tu rządzi. Gladiator Dan uważa cię za świetnego szefa. A jakże inaczej? W końcu dałem mu niewolnika. No dobrze, masz tu swoją zapłatę. Gladiator Gus jest twoim lojalnym podwładnym. Tak, Gus to dobry człowiek. No brakuje nam w tym wszystkim Ashtona, nie dostanę za niego expa. Trudno się mówi. Idziemy, moi drodzy, na zamek, bo już powinniśmy móc normalnie wejść, bez problemów. Nie chciałeś mnie chyba tak po prostu minąć, prawda? Co znajduje się w zamku? Rezydencja Wareka Wielkiego. Rzadko którą morę toleruje się w wewnętrznym kręgu tego zamku. Rozumiem. Wpuścisz mnie do zamku? Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Chłopaki trenują i nie lubią, jak im się przeszkadza. Rozumiem. No i świetnie. To co, zaraz pójdziemy odwiedzić tego Wareka Wielkiego. Tylko jeszcze ogarniemy kwestię jakichś zadanek. Hej ty, gdzie się wybierasz? Rozejrzę się po okolicy. Możesz się rozejrzeć co najwyżej po haterach niewolników. Żartownisiu. Albo rozpoczniesz trening wojownika, albo spadaj. Więc lepiej zakasz rękawy i bierz się do roboty, jasne? Zaczynasz mi działać na nerwy. Nikt nie zwraca się w ten sposób do orkowego dowódcy.
taki z ciebie chojrak? Założę się, że nigdy nie byłeś na niebezpiecznej wyprawie. Mhm, co ty tam możesz wiedzieć? Nie będę tego tolerować. Co mogę dla ciebie zrobić? Jeden z moich ludzi miga się od pracy. To silny wojownik, ale postanowił spocząć na laurach, które zdobył w czasie wojny. Jednak dopóki zagrażają nam buntownicy, musimy być czujni. Sprowadzę tu tego wojownika. Nie mogę się doczekać. Nazywa się Folek. Ukrywa się gdzieś w zamku. Dobra, no to od razu pójdziemy wykonać zadanie. Tutaj nie ma za dużo orków, z którymi można w ogóle porozmawiać na jakiekolwiek tematy, więc... Więc no. A Folek powinien być tutaj na górze. No i faktycznie miga się od pracy. Tutaj też bym właśnie chciała może włączyć to alternatywne SI. I zwiększyć poziom trudności na trudne. Bo nam to wyjdzie na dobre. Co? Wynoś się z mojej wieży. Więc to twoja wieża, tak? Idź chłapać gębą wśród tych pajaców z areny. Obedrę cię żywcem ze skóry, jeśli natychmiast stąd nie znikniesz. Mhm. Jesteśmy tu zupełnie sami, więc pokaż, na co cię stać. Dobra, sam się o to prosiłeś. Nikt mnie nie pokona, Mora. Wow! Trafię cię kiedyś? Trafię, ale to jest naprawdę już trudna walka. Kurde, no. To było akurat bardzo głupie z mojej strony. Dobra, no ale wyszło jakoś fajnie w miarę. Przy okazji weźmiemy sobie rzeczy z tej wieży. Tutaj się nikt raczej nie obrazi. Jest też paczka z bronią jedna. Dobra, nie będę się leczyła, bo pójdziemy się i tak przekimać do rana. I możemy już, myślę, też zmienić na normalnie tutaj, tak jak było. F5 i zobaczymy, co będzie dalej. Folek, wstajesz? Czy masz problem? Nie ma tu nic ciekawego. Ach, moje gnaty. Co? Udało ci się mnie powalić. To jeszcze niczego nie dowodzi. Szukają cię. Chcą, żebyś się udał na dziedziniec zamkowy. A co, jeśli nie pójdę? Idź na dziedziniec zamkowy, gdzie jest cała reszta, albo cię do tego zmuszę. Dobrze, pójdę. Ale od tej chwili zostaw mnie w spokoju, jasne? Jasne, już sobie idę. No i bardzo dobrze wyszło moim zdaniem. Tu nie było gdzieś łóżka, nie? Ale w sumie tutaj są kwatery i tutaj można wejść i tutaj są łóżka? Nie ma, bo oni śpią na ziemi. Ale to nic. Myślę, że możemy odpalić pochodnie, żeby nie było wcale tak ciemno. Bo się jednak robi wieczór. I co? I zadanko wykonane. Tak musi być. Od dziś Folek będzie przychodził do pracy na dziedziniec zamkowy. No proszę, z Foleka jest niezły uparciuch. Nieźle jak na morę. Naprawdę nieźle. Ktoś taki jak ty naprawdę by nam się przydał. Jeśli chcesz, możesz u mnie jeszcze trochę potrenować. Bardzo dziękuję. To się przyda. A takie pytanko, ty na przykład uczysz później silne parowanie, walczyć toporem? Nie. To ciekawe, kto mnie uczy tych takich najlepszych umiejętności. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze problemy. Tutaj jest jeszcze Jorik. I on handluje, a raczej zbiera starą broń. Nie handluje z morami. Pracuje dla Marika, wodza najemników. Gdyby to ode mnie zależało, całą tę waszą najemniczą hałastrę odesłałbym do kopalni Gota. Gadaj, co cię tu sprowadza. Mój czas jest cenny. Pokaż mi swoje towary. Miałeś nie handlować ze mną, ale jednak handlujesz. Spoko.
Masz tu niezły arsenał. Dysponuję starannie wyselekcjonowanym asortymentem towarów, Mora. Niczego nie popsuj, bo ci odrąbię paluchy. Zrozumiano? Dobra, nie będę się go pytać, czemu coś potrzeba, bo on z tego co pamiętam potrzebuje paczek broni 20. Ja mam tylko 5, ale no jako, że jesteśmy po stronie buntowników, no to wiem, że nie uzbieramy tyle paczek właśnie broni, żeby mu raczej dać. A jak uzbieramy, to wtedy się weźmie to zadanie. Chwilowo bym to po prostu zostawiła tak jak jest i już. Mamy Wareka. Kolejna śmierdząca mora. Kto cię tu do cholery wpuścił? Nie podobasz mi się, Mora. Jaki masz problem? Jak dotąd. Tacy tchórzy jak ty sprawiali mi same problemy. Buntownicy kryją się w jaskiniach i lasach, urządzając zasadzki na moich ludzi. Unikają otwartej walki. Mory walczą i pracują dla nas. Jako najemnicy walczycie na naszych arenach i ujarzmiacie swych pobratymców. Gardzę tym. Bez najemników to miasto by padło. Nie bądź bezczelna, Mora. Żyjesz wciąż tylko dlatego, że ci na to łaskawie pozwalamy. Dobra, zanim zapytam go, bo nie chcę zgarnąć questa znowu na wybicie jakiejś okary czy czegoś. Wydaje się, że masz pewne doświadczenia z buntownikami. Faktycznie. Czekają nieopodal miasta na okazję, aby je odbić. Wielokrotnie ich rozbijaliśmy, ale oni i tak wracają. Podobno zapasów dostarcza im duży obóz, znany jako Okara. Chciałbym zniszczyć to obozowisko, gdybym tylko wiedział, gdzie ono jest. Jak idą wykopaliska? Nasze zakrojone na szeroką skalę poszukiwania boskich artefaktów to nie twoja sprawa, Mora. Lepiej zatroszcz się o bezpieczeństwo miasta. Co wiesz o boskich artefaktach? Zadajesz zbyt wiele pytań o sprawy, które nie powinny cię obchodzić. Nawet gdybym wiedział, jaką moc mają te relikwie pradawnych, to z całą pewnością nie podzieliłbym się tą wiedzą z najemnikiem. Dobra, dzięki. No to jesteśmy po rozmowie. Wydaje mi się, że już za dużo tutaj nie zdziałamy. Jak stoimy z czasem? Stoimy z czasem tak, że można by było zrobić krótszy odcinek, skończyć już na dzisiaj. I w kolejnej bym się zajęła sprawą buntowników tutaj wokoło, bo jest parę tych questów dla nich. I myślę, że to nie byłoby wcale aż tak głupie. Już wszystkie zadania, które mogliśmy, to zrobiliśmy. Dla najemników typowo, czy tam dla orków, czy dla asasynów. No i myślę, że to by tak zostało już chyba. Marik już nie ma mi raczej nic do powiedzenia. Chwilowo, jeżeli chodzi o poziom, też nie mamy. Tutaj tak. Nie no, chyba wszystko. W kolejnym odcinku będę planowała zająć się zadaniami dla buntowników. Będzie tych zadań bodajże 2. Będzie tutaj jedno i drugie będzie tam. I będzie znowu problem z tymi zasranymi krowami. Naprawdę. Idzie dostać nerwów. Ja bym tylko chciała zerknąć, czy tutaj panowie z farmy już przyszli, czy tutaj pracują. Tak jest, pracują tutaj normalnie. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Dobra, no to chyba wszystko już wiemy. Ten zamek tutaj w monterze jest taki troszeczkę słaby. Wiecie, niby nie ma dostępu, a tak naprawdę tutaj nic nie ma, tylko możemy sobie pochodzić po tych kwaterach i pookradać, ale to i tak najbardziej się opłaca dopiero po odbiciu miasta. Montera jest w sumie jednym z trudniejszych miast do odbicia. Jeżeli mam być szczera chyba, bo tych orków jest tutaj naprawdę sporo. Tak samo jak Faring jest też trudne. Cape Dan jest w miarę proste, chociaż ja na razie tego Cape Dan odbijać nie planuję. Chociaż moglibyśmy odbić Cape Dan tak z jednej strony, ale to... Odbijanie miast się będę zajmowała później, nie chcę tego robić połowicznie, tylko będziemy poświęcać ze 2 czy tam 3 odcinki na odbicie tych miast później. To tak, możecie mi dać znać w komentarzach, co robimy z tą kradzieżą kieszonkową, czy się tego uczyć, czy nie. I na razie chyba to by było wszystko. Możemy troszeczkę w kowalstwo zainwestować, chociaż nie wiem, w której ciężkiej skrzyni znajdziemy tutaj jakiś projekt. Muszę sobie przejrzeć,
właśnie te projekty, mieczy i na razie zostawimy to wszystko tak, jak jest. Ta tarcza mnie też będzie interesowała w najbliższym czasie, ale to musimy dobić do 200 siły. Zabójcę orków w następnej kolejności też, jak wbijemy poziom, będę chciała się nauczyć. Już Wam, moi drodzy, nie będę przedłużała. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać też, czy poprawiła się troszeczkę jakość gierki, bo wgrałam jakiegoś kolejnego patcha, który ma dodawać parę FPS-ów. Plus no, zmieniłam troszeczkę ustawienia i wydaje mi się, że jest teraz zdecydowanie lepiej. Więc tak to teraz wygląda i... No i co? Dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, cześć!